Kupując bilet, pamiętaj o naszej promocji raz, dwa, trzy. Więcej informacji na www.zaglebie.eu. Ciężko powiedzieć, bo regularnie zazwyczaj grałem, ale na pewno dużym minusem jest to, że nie udało się nam utrzymać w Ekstraklasie, gdzie tak naprawdę ostatni mecz zadecydował o tym, że spadliśmy z ligi i pod tym względem na pewno to jest jakaś tam porażka. Myślę, że tak. Termalika ma dobry zespół, zawsze ciężko się tam gra, pogadany jest to klub. A poza tym myślę, że nie będzie łatwych spotkań w tym sezonie w Fortuna na pierwszej lidze. Jest dużo dobrych zespołów, marek w polskiej piłce, więc na pewno będzie to ciekawa liga i każdy mecz będzie trudnym. Możemy się obawiać. Tak naprawdę pierwsze mecze to jest zawsze jedna wielka niewiadoma. Dużo w tych zespołach się zmienia, są ciągłe rotacje, więc koniec poprzedniej rundy pokazał, że Termalika złapała jakąś tam serię, zagrała w barażach, ale nie udało jej się awansować. Trener Lewandowski jakoś poskładał ten zespół, że zaczęła lepiej grać, więc myślę, że mają ofensywnych piłkarzy bardzo, bardzo dobrych. Mecz w Pucharze Polski pokazał, że strzelają bramki i grają ofensywnie. U siebie będą chcieli na pewno dobrze rozpocząć, a my jedziemy z myślą o tym, żeby zagrać dobre spotkanie i przywieźć punkty z Niecieczy. Tak dokładnie nie śledzę, ale na pewno z tego co wiem, to jeszcze Romek Giergel jest. Chyba Samuel Stefanik wrócił do Niecieczy. A poza tym, nie wiem, chyba więcej już. Ale i Patryk Misiak z tego co wiem. Czy jesteśmy zgrani? Ciężko powiedzieć. Jesteśmy zgrani, próbujemy. No, raz nam wychodzi lepiej, raz gorzej. Musimy dojść do tego, że będziemy 90 minut wyglądać tak samo i dobrze funkcjonować jako drużyna. Myślę, że jeszcze trochę czasu na to potrzeba, żebyśmy poznali się lepiej i reagowali na swój ruch na boisku jeden za drugiego, ale myślę, że też każdy z nas jest doświadczonym zawodnikiem, piłkarzem, grał w różnych klubach i od pierwszego meczu będziemy walczyć i grać najlepszą piłkę, na jaką będzie nas stać w danym momencie. Włącz transmisję Gada Budy i przeżywaj emocje razem z nami.